Cóż, chciałbym dodać, każda osoba na świecie jest unikalna, tak? A więc to nie jest tak, że ja jestem tylko unikalny. Cóż, mam doświadczenie w nauce, w polityce, w administracji. Myślę, że każde z tych doświadczeń jest ważne do rozmów, które dzisiaj będziemy prowadzić, ponieważ wszystkie te obszary wiążą się z pewnymi ciekawymi aspektami, które możemy omówić. Jednak to najważniejsze, to rozmawiać z osobami, które są ciekawe tych tematów, do których chcemy się odnieść. To myślę, że bardzo dobrze mnie przedstawiliście. Oczywiście zajmowałem się też wieloma innymi rzeczami, ale już nie musimy ich wszystkich w tej chwili wymieniać. Powinniśmy mówić o naszym temacie, nie tylko o mnie. Czy mógłbyś powiedzieć nam o tym obrazie, który widzimy za tobą? Tak. To jest przedstawienie jednego z roztoczy, nie mechowca, ale przedstawiciela innej grupy roztoczy. I to jest prezent od mojego wujka, który żyje tuż przy polskiej granicy na Morawach. Jest dobrym, bardzo dobrym malarzem. I kiedy zastanawiał się, co mógłby mi dać na urodziny, na moje 50. urodziny, zobaczył takie pewne zdjęcie na internecie i na jego podstawie namalował taki obraz. Było to już 10 lat temu i przez te 10 lat mam ten obraz tutaj w swoim biurze, co również oczywiście ta informacja ujawnia, ile mam lat w tej chwili. Zaczniemy teraz od krótkiego filmu. Od poprzednich spotkań również zaczynaliśmy od takich krótkich filmów. Jako że jesteś biologiem, który zajmuje się również glebami, chcielibyśmy przedstawić sobie i naszym widzom film. Harrison Norton is the famous American actor and filmmaker. Edward Norton jest słynnym amerykańskim aktorem, który otrzymał wiele różnych nagród i w tym filmie forces to give nature a voice. W tym filmie chce dać głos naturze. A więc the short film about... zobaczmy teraz ten krótki film na temat gleby. Okay, so now we have one minute and a half. This film. Mam nadzieję, że podobał się wszystkim ten krótki film, ten krótki wstęp do naszej dyskusji na temat gleby, ziemi oraz roztoczy. Ladislav, my question is. Ladislavie. Is soil life seriously threatened as a result of environmental? Gleba jest naprawdę zagrożona w wyniku degradacji środowiska, czy też zmiany klimatu. W ciągu ostatnich lat
czytaliśmy pewne informacje, że w świecie insektów dokonuje się apokalipsa. Czy wymieranie dotyczy również innych zwierząt, które żyją na glebie, roztoczy? Czy życie w glebie naprawdę jest zagrożone? Myślę, że odpowiem w sposób ogólny. Tu nie będzie chodziło tylko o roztocza, ale również o wszystkie stworzenia, które żyją w glebie. I odpowiedź brzmi tak. Ważna część habitatów, w szczególności tam, gdzie ludzie w sposób bardzo intensywny używają ziemi na potrzeby produkcji, na potrzeby intensywnego rolnictwa. Widzimy naprawdę dramatyczny spadek różnorodności oraz liczby przedstawicieli różnych gatunków zwierząt. Czasami ten spadek jest naprawdę dramatyczny. Kiedy pracowałem nad swoim doktoratem, było to już wiele lat temu, ale już wtedy na południu Słowacji, pracowałem nad południu Słowacji, pobierałem próbki ziemi rolnej i starałem się zobaczyć, jakie gatunki tam żyją. Musiałem opracować nową metodę oceny, ponieważ z tych 8 próbek, które pobrałem w różnych polach, kilka próbek, może inaczej, spośród 8 grup próbek, które pobierałem, wiele próbek było po prostu pustych, bez żadnych organizmów. Musiałem opracować inny sposób, jak porównywać w ogóle te próbki. Mówimy tutaj o górnej warstwie gleby. W normalnej glebie leśnej, mówię teraz tylko o mechowcach, o roztoczach, ale jest to, co powiem, będzie prawdą również dla innych organizmów, innych zwierząt. W tej próbce powinno być setki tysięcy organizmów. 200 tysięcy sztuk powinno się znajdować w takiej standardowej próbce. W innych glebach, powiedzmy między 30 a 50 tysięcy przedstawicieli różnych organizmów powinno się znajdować w takiej standardowej próbce. W tych moich próbkach tych organizmów było kilkaset, a więc kilka poziomów wielkości mniej niż w odpowiednich warunkach, a więc odpowiedź brzmi, jest wiele miejsc, było wtedy na Słowacji wiele miejsc, gdzie liczba żywych organizmów w glebie była dramatycznie niska. Cóż, tak naprawdę nie wiemy dokładnie, z czego to wynika, czy na pewno wiemy, że działalność ludzi ma duży wpływ. Natomiast zmiana klimatu jest równie ważna. Ponieważ ograniczając ilość życia w glebie, powrót do takiego poziomu, dobrego poziomu liczby organizmów będzie bardzo trudny. W wielu przypadkach będzie to niemożliwe. Koniec końców, czy to zmiana klimatu, czy to inne czynniki, cóż, zawsze to ludzie są winni. Musimy tutaj to podkreślić. Tutaj jest w tym filmie Edward Norton, mówił nam o glebie. Mówił, szanujcie glebę. Co to znaczy szanować glebę, szanować ziemię? Co to znaczy dla ciebie? Cóż, jest to bardzo właściwe żądanie, ponieważ wiele osób postrzega glebę jako coś naturalnego. Mamy to, będzie istnieć zawsze.
Po drugie, dla wielu ludzi gleba to po prostu coś brudnego, tak? Czyli tak, jesteśmy świadomi, że takiego istnieje, ale nie jest to, nie zastanawiamy się nad nią. Jest to po prostu brud, coś brudnego. Natomiast często nie zdajemy sobie sprawy, że gleba jest żywym organizmem. Gleba istnieje na naszej planecie w wyniku działania różnych mikroorganizmów. Bardzo ważną rolę odgrywają tu bakterie oraz inne mikroskopijne organizmy, które są w dużej ilości obecne w glebie. Ich działanie tworzy glebę, a gleba tworzy środowisko dla ich życia. A więc to jest taki wzajemnie połączony system, wzajemnie połączony żywy organizm. Często używam tutaj takiej metafory, że możemy postrzegać glebę jako żywą skórę naszej planety, tak? Ponieważ kiedy pomyślimy o naszym ciele, wiemy, jak bardzo nasza skóra jest ważna dla naszego organizmu. I tak samo jest w przypadku gleby. Gleba jest bardzo ważna dla naszej planety. Bez gleby większość ekosystemów nie byłaby w stanie funkcjonować. Jest to naprawdę istotny, podstawowy element naszej planety, który trzeba chronić, szanować. Trzeba pozwolić mu funkcjonować. Czasem wydaje się śmieszne powiedzenie to w tego w taki sposób, ale tak naprawdę często blokujemy funkcjonowanie gleby, uniemożliwiamy jej funkcjonowanie. A więc jeśli pozwolimy jej funkcjonować, to dużą część problemu wyeliminujemy. Czyli mówisz nam, że powinniśmy zrozumieć istotę gleby, tak? Ale zastanawiam się, w czym tkwi problem, co powinniśmy zrobić, aby pokazać, że bardziej szanujemy glebę na takim praktycznym polu. Dobrze, to jest pytanie na długą prezentację, ale cóż. Expect from the soil is primarily the production. Czego oczekujemy od gleby, to produkcja żywności, prawda? This is something what we value. Żyzna ziemia to coś, co doceniamy, ponieważ my chcemy coś uzyskać z tej ziemi. I troszczymy się o ziemię wtedy, kiedy chcemy coś od niej uzyskać. Natomiast przez wiele lat takie podejście w jakiś sposób działało, ale zapomnieliśmy o czymś ważnym, że gleba jest równie ważna nie tylko dla ludzi, ale dla wszystkich innych żywych stworzeń. I również gleba musi służyć roślinom, zwierzętom, mikrobom. A jeśli będziemy patrzeć na ziemię tylko z punktu widzenia tworzenia żywności dla ludzi, albo jeśli będziemy myśleć tylko w kategoriach gospodarki wodnej, to jest za mało. Musimy badać to, w jaki sposób ziemia wspiera w ogóle życie organizmu. Too big part of the soil benefits only for the humans. Nie powinniśmy czerpać korzyści tylko dla ludzi, tylko również myśleć o innych organizmach. Jest taka pewna austriacka grupa, która opracowała specjalny indeks produktywności gleby. On the soil, the jeśli chodzi o produkcję z gleby, ludzie w tej chwili zabierają na własny użytek ponad 50% powiedzmy całego potencjału gleby. Jeśli wyobrazimy sobie, że ta biomasa jest głównym źródłem energii, dla wszystkich organizmów, które dokonują fotosyntezy,
50% of that is taken by man. 50% tego potencjału jest zabierana przez ludzi. Mamy miliony gatunków na naszej planecie i wiele z nich zależy od tej właśnie materii organicznej, która jest wytwarzana przez glebę. A my zabieramy połowę tego dobra. Czyli wyciskamy dla siebie aż połowę i chcemy zabierać jeszcze więcej. Ale powinniśmy robić to, uświadomić sobie, jak dużo tego potencjału gleby zostaje dla ekosystemu, dla innych organizmów niż ludzie. A więc cóż, aby udzielić prostej odpowiedzi, chronimy glebę, chronimy siebie, pozwalajmy jej funkcjonować, nie przykrywajmy jej, nie zabierajmy jej. Jeśli spojrzy się na niektóre obszary w Europie, ponad 10% niektórych coraz więcej terenów jest wykorzystywanych pod uprawy. Mamy wylesianie, mamy pustynnienie niektórych obszarów, natomiast trzecią dramatyczną zmianą jest zakrywanie gleby. Zalewamy ją asfaltem, budujemy domy, infrastrukturę i tak dalej. A więc musimy zminimalizować tą działalność. Energy for the soil function, meaning think about the amount. Musimy również zastanowić się nad ilością martwej materii organicznej, która musi mieć szansę, aby pozostać w ziemi, ponieważ w ziemi dzieje się najważniejszy proces dla wszystkich ekosystemów na Ziemi. And this is decomposition, czyli rozkład. Best and biggest recycled. Ja nazywam to najlepszym, największym zakładem przetwórstwa na naszej planecie, tak? Ponieważ mówimy o recyklingu, plastiku i tak dalej. Cóż, od milionów lat na naszej planecie recykling ma miejsce w glebie. Cała materia organiczna, cały ten materiał, który stanowił ciała organizmów żywych, można to recyklingować poprzez rozkład w glebie i ponownie wykorzystać, tak? I my nie powinniśmy zatrzymywać tego procesu, ponieważ jeśli nie pozwolimy martwej materii organicznej, aby wchodziła do gleby, to będziemy blokować ten proces. A więc moja odpowiedź brzmi: zapewnijmy, aby gleba otrzymywała to paliwo, ten materiał, którego potrzebuje, aby dalej funkcjonować. Cóż, zastanawiając się nad zmianą klimatu, bardzo często mówimy o wykorzystywaniu biomasy jako źródła energii. A więc co tak naprawdę to oznacza? Zabieramy martwą biomasę i zamiast pozwalać bakteriom, grzybom w glebie, aby się rozkładać i wysyłać z powrotem cały ten materiał do roślin, które znowu tworzą nowy materiał i tak dalej, my wkładamy biomasę do elektrowni, spalamy, czyli produkujemy dwutlenek węgla, i uzyskujemy ileś tam energii, tak? I wiele osób myśli sobie: o, wreszcie znaleźliśmy sposób, aby wykorzystać biomasę, bo normalnie biomasa tylko by spleśniała, powiedzmy, leżałaby sobie w różnych miejscach, ale to właśnie pleśnienie, ten właśnie rozkład, to jest tak naprawdę główna maszyna, główny mechanizm, który umożliwia w ogóle życie na naszej planecie. Tak, tak, a więc można też powiedzieć, że tracimy życie po prostu, tracimy życie, tak? Dokładnie. Piotrze?
about climate change and soil. We are in general we are aware now that trees and nature. Cóż, jesteśmy teraz świadomi, że drzewa, natura są ważne, kiedy chodzi o walkę ze zmianą klimatu. Wiemy również, że ważne jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Ale ty w jednym ze swoich wywiadów podkreśliłeś, że niewielu z nas zdaje sobie sprawę, jak ważna jest zdrowa gleba w całym tym procesie, czyli w walce ze zmianą klimatu. Czy mógłbyś nam coś więcej tutaj powiedzieć? Tak, jest to powiązane z tym, co już powiedziałem. Wiele osób ma takie przeświadczenie, że w tym procesie recyklingu, który dzieje się w glebie, czyli mamy rozkład rośliny i z powrotem, jest ważny element. Jeśli gleba działa odpowiednio, to nie tylko rozkład dzieje się nie tylko w glebie, mamy nie tylko rozkład, ale również chemiczne procesy kompensacji, które tworzą coś nowego. Użyję tutaj terminu, który wszyscy znają. Może nie jest to precyzyjny termin. Ten termin to humus. Humus, czyli materia organiczna, która przez długi czas pozostaje w glebie. A co my często, o czym my często zapominamy, to że ta syntetyzowana materia organiczna pozostaje w glebie przez długi czas i to jest bardzo ważne miejsce, gdzie wyłapywany jest węgiel. A więc gleba nie tylko jest zakładem recyklingowym dla węgla, w tym dla całego systemu, dla atmosfery, ale również gleba jest również bardzo ważna. Stanowi bardzo ważne źródło tego właśnie humusu, a więc let's say in average we have like 2% of soil. Powiedzmy, że 2% gleby stanowi organiczny węgiel. Jeśli weźmiemy pod uwagę ogromną powierzchnię wszystkich gleb, gdzie znajduje się węgiel, to mówimy o ilości węgla, która jest sekwestrowana w glebie. Jest to więcej niż łączna ilość węgla, dwutlenku węgla w całej atmosferze Ziemi. A więc, jeśli zmienimy funkcjonowanie gleby tak, żeby procesy akumulacji w glebie zostały zastąpione przez degradację, to ten dwutlenek węgla, zamiast być wyłapanym w tej glebie, to wpuszczamy go do atmosfery. Natomiast jeśli ma się odpowiednią glebę, to będziemy w stanie lepiej poradzić sobie ze zmianą klimatu, czyli zachowywać dwutlenek węgla w glebie. Jednak w intensywnym rolnictwie, co robimy teraz, jest czynnością odwrotną. Ponieważ mikroby, które żyją w glebie, to są niesamowite organizmy. Bakterie, grzyby naprawdę chcą przeżyć i są uzależnione od energii, która pochodzi z martwej materii organicznej. Natomiast w intensywnym rolnictwie, co robimy, to zastępujemy obornik organiczny mineralnym. Wprowadzamy amoniak, inne nawozy mineralne w rolnictwie. It looks like everything is okay. Wydawałoby się, że wszystko jest w porządku, tak? Dostajemy żywność. Ale bakterie nie są w stanie czerpać energii z tego rodzaju nawozów. Jesteśmy świadomi, że bakterie potrzebują odpowiednich enzymów i są w stanie
przestawić się z enzymów, które kiedyś były dostępne i które pochodzą z dekompozycji, z tego humusu, uzyskują pewną energię, aby przeżyć. A więc cały ten proces, cóż, ja mówię tak, gleba zamiast przechwytywać dwutlenek węgla, gleba zaczyna, można powiedzieć, zjadać sama siebie. Naprawdę, gleba zjada sama siebie. I jeden ze skutków jest zmiana klimatu. A więc to jest coś, o czym musimy pamiętać, że gleba to źródło energii, a więc powinniśmy dbać o glebę jako potencjalne źródło energii. It's not the same, but similar as we think about, for example, I dlatego tak jak myślimy o węglu, tak samo musimy również pamiętać o glebie. Rysiek, have one more question about soil. Later I would like to... wiem, że będziesz miał jedno pytanie o glebie i później myślę, że je zadasz. Będziemy mieć również film dotyczący roztoczy, a konkretnie mychowców. Czy masz w tej chwili jakieś pytanie, Ryśku? Nie, nie. You are the host, the hero. Dobrze, a więc jesteś bohaterem dokumentu, w którym gleba jest przedstawiona jako ta żywa skóra naszej planety, która wspiera życie na Ziemi i że mówisz tam, że nie bylibyśmy w stanie istnieć, żyć na naszej planecie bez gleby. Mówisz o tym, co wiemy o glebie, o tym, jak dbamy o naszą planetę, o tą skórę naszej planety. Wybraliśmy teraz taki krótki klip o roztoczach, a konkretnie o mechowcach. A więc zobaczmy w tej chwili tą krótką część tego twojego filmu, dobrze? A później porozmawiamy o tym, co zobaczyliśmy. The film, no? Czy możemy teraz zobaczyć film? Okay, the question about this. Dobrze. A więc pytanie na temat tego filmu. W jaki sposób powstał ten film? Czy mógłbyś nam trochę więcej powiedzieć na temat tego filmu i swojej roli w tym filmie? Natomiast główne pytanie, dlaczego kochasz mechowce? Curious how, why you laugh. Accidental, I would say. Wszystko to było przez przypadek. When I was a student, odpowiadając na ostatnie pytanie, kiedy byłem studentem, bardzo lubiłem przyrodę. Father brought me to study. You know, I myślę, że to z powodu mojego dziadka zacząłem studiować te wszystkie formy życia, rośliny, owady, duże zwierzęta. W bardzo krótkim czasie podobały mi się insekty. Zacząłem zbierać motyle, żuki. I bardzo mi się podobało to zwierzactwo.
I kiedy miałem 11 lat, wygrałem już kilka konkursów związanych właśnie z entomologią. I stwierdziłem, dobrze, będę się tym zajmował w życiu zawodowym. I później studiowałem na Uniwersytecie Praskim. Oczywiście był wtedy w Czechach jeszcze komunizm, jednak studiowałem biologię. Natomiast na trzecim roku, kiedy trzeba było wybrać specjalizację, it was not that time possible to select what you want. Nie było wtedy możliwe wybranie tego, co się chciało, tylko trzeba było wybrać coś, co jest dostępne. Entomologia niestety nie była dostępna, a więc nie mogłem wybrać jej jako specjalizacji. General biology and physiology, which is completely, you know. Wybrałem biologię ogólną, co jest całkiem innym tematem. Musiałem studiować procesy biologiczne w innych zwierzętach. Ale nadal zajmowałem się insektami. Miałem nadzieję, że kiedy skończę uniwersytet, to wrócę do entomologii. And it was a new Institute of Slovak Academy. Po jakimś czasie powstał nowy Instytut Słowackiej Akademii Nauk. Był to Instytut Agroekologiczny, a więc dotyczący rolnictwa. Powiedziałem sobie, świetnie, chciałbym tam pracować. Chciałbym zajmować się insektami. A dyrektor tego instytutu powiedział, nie, żółki nie. Musimy zajmować się glebą, ponieważ gleba jest bardzo słaby, wygląda bardzo źle. Powiedział, że możesz wygrać muchy, dżdżownice albo roztocza, a konkretnie mechowce. I w tamtym momencie żadne z tych opcji mi się nie podobały. I zastanawiałem się, odkryłem wtedy informację, że mechowce są bardzo podobne do tych organizmów, którymi chciałbym się zajmować. A więc powiedziałem sobie, dobra, pójdę te roztocza w te mechowce. Single one specialist for Oribatid mites in Slovakia. Na Słowacji nie było żadnego specjalisty do spraw mechowców, a w całej Czechosłowacji było ich tylko trzech, a więc dobra, stwierdziłem, dobra, może będę się czymś takim zajmował, może będzie to dobra decyzja. Cóż, ale z biegiem lat zakochałem się w mechowcach, zacząłem je badać. Zobaczyłem, jak różnorodne są, jak ważną rolę odgrywają w naszym ekosystemie. Zobaczyłem, jak wyglądają. Nigdy wcześniej nie zdawałem sobie sprawy, że w każdym metrze kwadratowym lasu znajdują się setki tysięcy mechowców. A więc wiele osób zdaje sobie sprawę, jak powszechnie występują. There is much more Oribatid mites. Można powiedzieć, że jest więcej mechowców niż jakichkolwiek innych organizmów kręgowych, tak? Czy to ptaków, ryb i tak dalej. Tak, to co widzimy i postrzegamy jako naturę, jeśli chodzi o liczbę osobników i liczbę gatunków jest, powiedzmy, biedniejsze niż roztocza. A więc cóż, naprawdę, to jest to coś świetnego, świetny temat do badania. Po roku badania roztoczy odkryłem nowe gatunki i zdałem sobie sprawę, czyli odkrywam coś, czego nikt na całej planecie nie widział wcześniej, ale naprawdę to było niezwykłe doświadczenie. As I was more and more getting aware about how their life. Potem coraz bardziej stawałem się świadomy tego, co roztocza robią, czym się zajmują, co robią dla nas. In the soil, and when I was observing, jaką świetną robotę wykonują. I kiedy obserwowałem pod mikroskopem żywe roztocza oraz inne mikroorganizmy, miałem takie poczucie, że just a handful of the soil, you are looking on something what was very similar to looking on Serengeti, you know? Patrzę pod mikroskopem, widzę coś, co przypomina mi rzekę Serengeti, tak?
tak jakbym tam widział pod mikroskopem, jakby antylopy i inne organizmy. Te roztocza tam sobie biegają, niczym właśnie te antylopy albo lwy. Takie porównanie w mojej głowie się pojawiło. Coś fantastycznego, naprawdę. A więc wszystko to widzisz w swoim ogrodzie, posiadasz w swoim ogrodzie. I było około roku 1990, kiedy pomyślałem sobie, że to chciałbym pokazać ludziom, ponieważ wszyscy powinni o tym wiedzieć. Jaki świetny, niesamowity świat istnieje wokół nas. I pojawiłem się w różnych filmach dokumentalnych, w studiach telewizyjnych i wszyscy mi mówili, nie, niemożliwe, to jest za małe, zbyt trudno to zrozumieć, w glebie jest ciemno, w jaki sposób sfilmujesz coś w glebie, jeśli tam nie ma żadnego światła. No więc cóż, od 25 lat, przez 25 lat starałem się przekonać ludzi, żeby ci to umożliwili. Kiedy okazało się, że nie ma takich ludzi, zacząłem pracować na własną rękę, aby szkolić roztocza, aby robiły to, co chcę pokazać. I potem znalazłem sposób, w jaki sposób to pokazać. I to jest źródło tego fragmentu filmu, który tutaj widzieliśmy. I cóż, może na świecie jest ktoś taki inny, ale wydaje mi się, the big mite which looks a little bit like a small spider. Kiedy widzicie, jest to takie małe roztocze, które je grzyba, wygląda jak mały pająk. Jak dla mnie, nikt inny w taki sposób nie nakręcił życia roztoczy. Roztocze, które żywią się grzybami. Naprawdę jestem bardzo dumny z tego filmu. Extremely willing to get it. I mean, I have to, że udało mi się pociągnąć takie filmy, zajęło mi to bardzo dużo, wiele lat pracy, ponieważ tak długo zajęło mi opracowanie metody filmowania. Jako że zajmowałem się pewnymi sprawami w Unii Europejskiej, nie mogłem pracować nad tym moim filmem powiedzmy w godzinach pracy, musiałem pracować w nocy i zdałem sobie sprawę, że mechowce i inne stworzenia, które mieszkają w glebie, są najprzystojniejszymi, najpiękniejszymi stworzeniami po drugiej w nocy. A więc jeśli poczekasz do tego momentu, czyli w środku nocy, to roztocze zachowują się tak, że jesteśmy w stanie je sfilmować. Naprawdę. Cóż, gdybym był normalnym filmowcem, chciałbym je sfilmować za dnia, pewnie nie udałoby mi się uzyskać niektórych z tych fragmentów filmów. Dziękuję bardzo za te informacje, za tą odpowiedź. Co myśli twoja żona o twojej miłości dla roztoczy? Cóż, nie ma nic przeciwko, szczególnie kiedy przez całą noc obserwuję roztocza. No nie, czasami się śmieję, czasami krytykuję, czasami mówi, że jestem głupcem, ale zasadniczo jestem zadowolony, ponieważ raczej przeważnie moja żona rozumie, czym się zajmuje, wspiera mnie, a więc dzięki Bogu wszystko idzie dobrze, ale czasami wiadomo, mamy pewne kłótnie na ten temat. Ryśku, teraz ty możesz zadać pytania. First I would like to say it has to be love. Yeah, when I hear. Naprawdę, wierzę, że to jest miłość. Kiedy słyszę, jak mówisz o roztoczach, wierzę, że to jest prawdziwa miłość. Zgadza się, to jest miłość. I ja próbuję przekonać ludzi, że również powinni pokochać roztocza, ponieważ kiedy powiesz komuś roztoczy, przeważnie ludzie reagują z obrzydzeniem, tak? Ludzie nie lubią roztoczy. Advertisements in television. Kiedy widzimy reklamy w telewizji, really nasty, bad. Kiedy chcesz przedstawić coś, co jest bardzo niefajnego, brzydkiego, to ludzie wrzucają wielkie zdjęcie roztoczy, tak? A priori negative approach. A więc ludzie mają takie negatywne podejście.
It's not only mites, it's also all the soil creators. Natomiast, tak jak mówię, ja nie zajmuję się tylko rozpaczami, też innymi organizmami, które po prostu pracują na naszą rzecz, pracują dla nas. Powinniśmy im dziękować. And we don't do it sufficiently. A nie robimy tego wystarczająco często. I to dlaczego uważam, że powinniśmy zwiększać tą świadomość, czym są roztocza, że aby ludzie zdali sobie sprawę, że bez nich nie ma naszego życia. Many, but not, yeah, I mean, even for oribatid mites, as I was observing, they are known to be saprophags or wiem, że makopce są saprofagami, czyli lub wegetarianami, tak, czyli zjadają bakterie, materiał roślinny, ale co zaskakujące, many of them, odkryłem, że wiele z makopców jest w stanie zjeść mięso, jeśli gdyby było ono dostępne dla nich. Przeważnie nie jest. Natomiast cóż, myślę, że to by było dobre podejście również dla ludzi, tak? Czyli nie opierać swojej diety na mięsie, ale jest możliwość zjedzenia mięsa, to również zjeść mięso. Dobrze. Pomówmy teraz o tym, jak naprawić świat. About European Union. Czy mógłbyś teraz nam opowiedzieć o swojej pracy w Unii Europejskiej? Czy Unia Europejska ma jakieś plany na ochronę gleby? System change. How to improve. Czy Unia Europejska planuje jakąś systemową zmianę, jak poprawić jakość naszej gleby? According to soil. I mean, here this is in a way difficult question for me. Cóż, jest to dość trudne pytanie dla mnie, dlatego że czuję się jak troszeczkę jako taki schizofrenik, kiedy muszę odpowiedzieć, ponieważ po pierwsze wiem, że kwestie środowiskowe, takie jak bioróżnorodność, klimat. W tym zakresie Unia Europejska jest, można powiedzieć, liderem na świecie, jeśli chodzi o wprowadzane przepisy, priorytety polityczne i tak dalej. Jesteśmy liderem. Gdybyśmy porównali nasz region z innymi na świecie, to myślę, że robimy naprawdę świetną robotę. Z drugiej strony, zdaję sobie sprawę, jak dużo jeszcze trzeba pracy wykonać, aby, powiedzmy, naprawić naszą planetę. A więc to, co robimy w tej chwili, nie jest wystarczające. Pracowałem w komisji od roku 2006 i już wtedy przyjęto strategię na rzecz ochrony bioróżnorodności. Teraz mamy rok 2021, 15 lat minęło i wszystkie dane, które mamy, pokazują, że bioróżnorodność nadal pogarsza się. Pomimo tych wydanych pieniędzy, pomimo obszarów ochrony, tych obszarów Natura 2000, które wprowadziliśmy w Europie, pomimo tych wysiłków politycznych, wydanych miliardów euro, nadal bioróżnorodność pogarsza się. For soil, it's even worse. Dla gleby, jeśli chodzi o glebę, sytuacja jest jeszcze gorsza, ponieważ w Europie mamy ochronę środowiska, ochronę bioróżnorodności, mamy przepisy dotyczące plastiku, powietrza, wody, a więc mamy przepisy dotyczące odpadów, oceny środowiskowe i tak dalej, ale nie mam przepisów dotyczących gleby. This is the area which somehow escaped from the. To jest obszar, który w jakiś sposób uciekł nam w Unii Europejskiej. Lisbon Treaty, so you need to add it as a new thing. Chyba nie jest również częścią traktatu lizbońskiego. In order to address the soil issues, we have particular directives for nitrates, for example. Tak jak już mówiłem, mamy dyrektywy dotyczące azotanów, wody i tak dalej, ale nie dotyczące gleby. Cóż, w 2006 roku,
kiedy ja byłem, ja pracowałem właśnie w komisji, przedstawiliśmy propozycję dyrektywy ramowej dotyczącej gleby. I tam mówiliśmy o bioróżnorodności gleby, upustynnieniu i tak dalej, o wszystkich tych ważnych tematach związanych z glebą. Przedstawiono tą propozycję. Propozycja została przyjęta przez Parlament Europejski, ale nie została przyjęta przez państwa członkowskie. Tak? Przez Radę. W Radzie tej wtedy mieliśmy Wielką Brytanię i 28 i spośród 28 państw członkowskich 20 poparło tą inicjatywę, 8 krajów sprzeciwiło się i przez wiele lat później negocjowaliśmy z nimi w Londynie, w Paryżu, w Berlinie, w Austrii, w Holandii i na koniec, cóż, te kraje koniec końców zablokowały przyjęcie tej inicjatywy, kiedy zaczęła się prezydencja pana Junckersa. Stwierdził on, że po 7 latach negocjacji, które nie dały nam żadnego wyniku, była to, powiedzmy, energia marnowana i stwierdził, dobrze, zostawiamy to, może w przyszłości wrócimy do tego tematu, kiedy będzie lepsza atmosfera polityczna. A więc, można powiedzieć, była to próba, nieudana próba. Mogę tutaj mówić o przyczynach. But now we have a new commission and teraz we have mamy nową komisję. I pojawia się zmiana priorytetów ekologicznych, zmiana paradygmatu. Mamy tak zwany Green Deal, czyli taką strategię polityczną. Głównym celem jest neutralność klimatyczna do roku 2050. Jednak, aby to osiągnąć, musimy zajmować się wszystkimi poszczególnymi kwestiami, czyli mamy różne strategie dotyczące żywności. Mamy określoną strategię dotyczącą recyklingu oraz ogólnego modelu ekonomii. Tak, czyli ekonomii obiegu zamkniętego. Inna część Zielonego Ładu, czyli Green Dealu, to bioróżnorodność. Kwestie leśnictwa są teraz również opisane w tym programie. Czyli mamy strategię dotyczącą bioróżnorodności oraz dotyczącą ekologii obiegu zamkniętego i tam gleba jest uwzględniona. A więc Parlament Europejski przyjął zdecydowaną większością wezwanie do Komisji Europejskiej, aby przygotowała prawną propozycję ochrony ziemi. A więc to, co teraz widzę, to jest kolejna możliwość, okazja. Ale musimy teraz, potrzebujemy takiego nacisku społecznego, tak aby kreatywę. Cóż, a więc to jest prostsza odpowiedź na twoje pytanie. Jest również trudniejsza odpowiedź, która brzmi tak. To, czego tak naprawdę potrzebujemy, aby zapewnić inną trajektorię rozwoju, to nie tylko przepisy, zakazy, ograniczenia, ale potrzebujemy zmianę paradygmatu ekonomicznego, czyli tego, jak liczymy korzyści ekonomiczne, jak postrzegamy społeczeństwo i jego status ekonomiczny. Musimy coraz bardziej zastanawiać nad tymi kwestiami. And then you come with you get suddenly
a totally different perspective about wtedy będziemy patrzeć z całkiem innego punktu widzenia na to, co jest dobre, co jest złe dla naszej ekonomii. Which is called Beyond GDP. Mamy taki ruch, nazywa się Beyond GDP, czyli poza PKB. Cóż, już w roku 2009 miałem taki pomysł. Ja tam pomagałem z ramienia komisji, aby opracować koncepcję TEEB, which is an acronym TEEB, to acronym Ecosystems and Biodiversity. Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności. To jest koncepcja, w ramach której próbujemy into mainstream economy. Staramy się przekonywać różne osoby, aby na co dzień również podejmowały pewne działania. TEEB.org and there is a plenty of materials there. Na stronie www.teeb.org, czyli TEEBweb.org, są również przedstawione różne pomysły, różne działania, które mogą być korzystne. I musimy również pokazywać, że niektóre działania, które są postrzegane jako ekonomicznie pozytywne, tak naprawdę nimi nie są. Chodzi tutaj o mówieniu o aktywach i o kosztach również zakłócania środowiska naturalnego, jego funkcjonowania. Czyli jeśli coś w jakiś sposób pogarszamy nasze środowisko, to skutki tego będą widoczne również w przyszłości oczywiście. A więc musimy zastanowić się ponownie nad tym, które działania są ekonomicznie opłacalne, ekonomicznie pozytywne. Myślę, że prędzej czy później opracujemy model ekonomiczny, który nie będzie opierać się na konsumowaniu planety, powiedzmy. I would say abused term, so I don't like just repeat the sustainable use, but what I mean is actually looking on tak, abyśmy lepiej prowadzili recykling różnych zasobów, w tym właśnie gleby, w sposób wydajny, skuteczny. W taki sam sposób, jaki sama gleba prowadzi ten recykling. Jednak jesteśmy jeszcze daleko od tego celu. Mamy tutaj teraz pytanie związane z twoją pracą w Komisji Europejskiej. Wiem, że byłeś w Polsce tutaj w sprawie dotyczącej Puszczy Białowieskiej. Czy mógłbyś nam powiedzieć o twoich kontaktach z ekologami i władzami w Polsce? Bo wiem, że zajmowałeś się właśnie Puszczą Białowieską i pewnymi innymi tematami. Tak. Two big cases in Poland. Bardzo blisko śledzę dwie sprawy w Polsce, czyli Puszcza Białowieska, tak, Białowieża. The first effort, I have to say, because in the meantime it was a break, and that was the second effort, and it is still ongoing. It is still. Wiem, że nadal są tam pewne problemy, jednak. Non-intervention area in Białowieża. Była taka inicjatywa, aby powiększyć rozmiar miejsc, które nie będą wycinane w Białowieży. Wiele wysiłków tutaj zostało zainwestowanych, jednak koniec końców, pomimo pewnych deklaracji. Nie było chęci ze strony rządu polskiego, aby podjąć tą inicjatywę. I przeprowadzałem bardzo trudne decyzje z niektórymi politykami, bo jakby znaliśmy się na przyjaznych stosunkach, ale cóż, pomimo tego te rozmowy były trudne, szczególnie z ministrem Szyszko, który był leśnikiem, tak, entomologiem. No dobrze, tak. Powiedzmy, że był entomologiem. I don't want to evaluate that. Nie chcę jakby oceniać go z tej perspektywy, ale podejście rządu i jego podejście było typowe podejście do lasu, że interwencje są potrzebne. Mówił o wpływie na życie
lokalnych mieszkańców, którzy są, których praca jest uzależniona od drewna. I cóż, Polish NGOs, kontaktowałem się w tym czasie również z wieloma organizacjami pozarządowymi w Polsce i koniec końców byliśmy bardzo blisko osiągnięcia porozumienia, ponieważ nawet lokalni mieszkańcy popierali to porozumienie, ale mimo to nie udało się zawrzeć tego porozumienia z powodu takiego leśniczego lobby w polskim rządzie. Natomiast druga sprawa, która to Dolina Rozpudy. Był to projekt Via Baltica, tak, takiej autostrady, która miałaby połączyć centralną Polskę z Bałtykiem. And here I really think it was wydaje mi się, że ktoś przespał pewne plany, przespał pewne rzeczy. Zapomniał w ogóle, w jaki sposób należy budować autostradę, tak? I teraz, kiedy mamy tą całą infrastrukturę, trudno jest położyć autostradę, ponieważ trzeba by uzyskać zgodę zbyt wielu osób, przesiedlić osoby, podczas gdy Dolina Rozpudy była to ziemia państwowa. Dobrze, nikt tu nie będzie się przeciwstawiał, to zbudujemy tutaj autostradę. Oczywiście, kto się przeciwstawiał, to środowisko, natura, tak? Było to naprawdę piękne terytorium. Wiele razy byłem już w Rozpudzie. Rozmowy były bardzo trudne. Officials, w szczególności z lokalnymi politykami, also others, they managed to convince the local people, którzy przekonali lokalnych mieszkańców, że Komisja Europejska is trying to stop poprzez mnie stara się zatrzymać działania, które unormaliłyby ich życie, ponieważ wtedy w Augustowie przez Augusto cały czas jeździły ciężarówki. Oczywiście ludzie byli śli, tak? I mieli nadzieję, że taka obwodnica, taka autostrada powstanie, ale my nie mówiliśmy, autostrada nie powinna powstać. Mówiliśmy po prostu, autostrada nie powinna przechodzić przez takie piękne środowisko. Może w dolinie obok, która byłaby również możliwa do zagospodarowania. Impact. Cóż, so I'm very happy that koniec końców udało się rozwiązać ten problem. Cóż, mimo tego nie udało nam się Białowieży, ale w Rozpudzie osiągnęliśmy porozumienie wraz z wieloma mieszkańcami lokalnymi. Udało nam się ochronić Dolinę Rozpudy, a więc jestem z tego bardzo zadowolony. Za chwilkę minut będziemy musieli skończyć. Może jeszcze jedno pytanie, Piotrze. Dobrze? Czy mogę? I'd like to ask Ladislav. Chciałbym spytać Ladislava, co myślisz o tym radykalnym ruchu w ekologii, czyli o tych organizacjach pozarządowych, które robią to, co na przykład w Dolinie Rozpudy w Polsce. Tak, na pewno o tym słyszałeś, czy Wilk na Słowacji, czy Chudy Duchaj w Czechach. Co myślisz o tym sposobie, o tym aktywizmie, takim radykalnym aktywizmie? Cóż, nie mam takich bliskich kontaktów z polskimi organizacjami pozarządowymi. Bardziej współpracuję z tymi na Słowacji i w Czechach. I myślę, że to jest część odpowiedzi na twoje pytanie, tak? Nie jest to jedyny sposób, nie jest to jedyne podejście, ale myślę, że jest to potrzebne podejście. Potrzebujemy tego rodzaju, powiedzmy, zorganizowanego sposobu, czy to poprzez blokowanie, czy poprzez tego typu akcje. Ponieważ używając tutaj takiej mechanicznej metafory, mamy dużo żądań zniszczenia środowiska z jednej strony. A jeśli my ekolodzy będziemy mieć takie delikatne podejście,
to ta debata będzie bardziej po stronie niszczenia. Natomiast jeśli mamy radykalną ochronę w połączeniu z radykalnym wykorzystywaniem środowiska, to będziemy mieć jakąś szansę, aby ta debata działa się, powiedzmy, w środku, tak, w ramach rozsądku, gdzie znajdziemy rozwiązania, aby zapewnić z jednej strony społeczeństwu tego, czego potrzebuje, a z drugiej strony będziemy w stanie chronić środowisko. A więc wspieram tego rodzaju działalność i ja wiem, że jest dużo nienawiści, wiele osób nie lubi tego rodzaju działań. At the end, they are very important in setting the debate into the reasonable area where we can cała debata działa się, powiedzmy, w tym centrum, tak, w środku. Szumava in Czech Republic. W Szumawie, w Czechach, ja tak na marginesie zrobiłem, nakręciłem taki film o lesie Szumawa. Można go zobaczyć na YouTubie. Ticha w Tatrach na Słowacji. Oba te miejsca zostały ochronione dzięki takim radykalnym ruchom. I jeśli dzisiaj ktoś pojedzie tam, czyli 20 lat po tych wydarzeniach, każdy zobaczy, że to była dobra decyzja, radykalne działania. I myślę, że to będzie najlepsza odpowiedź na to pytanie. Dobrze, ostatnie króciutkie pytanie. Czy masz jakieś ulubione swoje miejsce na Ziemi? Yes, but many. Tak, wiele miejsc. I would say, somehow I have to say that I was born in Slovakia. Urodziłem się na Słowacji, w Karpatach. I myślę, że koniec końców Karpaty dla mnie są pełne piękna, niespodzianek. I ponieważ naprawdę w swoim życiu zobaczyłem może połowę świata, powiedzmy sobie. Nie jest to bardzo ekologiczne, ponieważ musiałem latać samolotem, ale cóż, myślę, że muszę powiedzieć, że tutaj na miejscu mamy naprawdę piękny klejnot, tak? Te nasze Karpaty. Naprawdę niesamowite rzeczy można tam zobaczyć codziennie, kiedy po prostu chodzę sobie, jeśli otworzę oczy i zobaczę, co się wokół mnie dzieje. I jeśli wiesz coś na temat tych różnych organizmów, zwierząt, które widzisz wokół siebie, to jest coś świetnego. Dlatego tak, powiedziałbym przede wszystkim Karpaty. Ogólnie lubię dzicz, dziką naturę, ponieważ ona pokazuje nam, w jaki sposób wszystko może działać, jeśli tylko nie będziemy jej przeszkadzać. I to myślę, że bardzo ważne jest, aby about the natural developments and because I am surprised. Często jestem zaskakiwany podczas różnych rozmów w Czechach czy na Słowacji. 90% ludzi jest głęboko przekonany, że natura nie da sobie rady bez nas. Uważają, że my musimy pomagać naturze, musimy interweniować, aby natura w ogóle była w stanie funkcjonować. Nie są w stanie sobie zdać sprawy, że natura sama sobie da rady. I lepiej niż gdy my będziemy jej pomagać. I to jest naprawdę dla mnie bardzo dziwne. Myślę, że wynika z pewnych względów historycznych. Neolitu do XIX wieku zasadniczo walczyliśmy z naturą. Dlatego ludzie myślą, musimy walczyć, pomagać naturze, żeby funkcjonowała. A więc taki sposób myślenia. To jest dla mnie naprawdę dziwne. Rzeczywistość jest taka, że kiedy dowiadujemy się coraz więcej o naturze, o zmianach klimatu, but
management of the forest in Central Europe. With the best na przykład mamy zarządzanie lasami w centralnej Europie, czyli mamy naukę, mamy nasze doświadczenie, praktykę. I spójrzcie, to się dzieje w lasach środkowej Europy. Intentional damage. To nie były szkody celowe, ale to są celowe pomimo naszych intencji. Dlaczego? Ponieważ nie szanujemy ekosystemu tak, jak powinniśmy. Nie szanujemy tych części, które są ważne, pożyteczne, korzystne dla nas. Zapominamy o tych innych funkcjach. To, jak już mówiłem, ludzie myślą, tak jak już mówiłem, ludzie myślą, biomasa to po prostu się marnuje, musimy coś z tym zrobić. Nie, musimy zrozumieć, że jeśli chcemy być świetnymi menedżerami, chcemy coś zrobić jak najlepiej. All the science we have available. Zgodnie z wiedzą naukową, którą mamy, to same good, to może osiągniemy taki sam poziom roboty, jaką robotę wykonuje natura. Nigdy nie będziemy lepiej wykonywać robotę za naturę, powiedzmy, jeśli chodzi o środowisko. For the humans, because we want, oczywiście wiemy, że planeta potrzebujemy drewna, potrzebujemy żywności w odpowiednich obszarach, ale jednocześnie musimy posiadać miejsca na naszej planecie, gdzie naturalne procesy będą mieć miejsce bez naszej interwencji i gdzie wszystkie inne organizmy żyjące na naszej planecie będą w stanie żyć, pobierać energię, ponieważ ta planeta nie jest tylko dla ludzi, jest dla wszystkich stworzeń. Inaczej, jeśli tego nie zrozumiemy, to źle skończymy. Musimy to zaakceptować jako społeczeństwo. To dlatego kręcę te firmy, które kręcę, prowadzę rozmowy, spotkania, na których staram się pokazywać te różne przykłady, ponieważ myślę, że ludzie powinni odczuwać taki osobisty sposób, ponieważ kiedy mają takie osobiste doświadczenia, zobaczą coś, to powoli będą rozumieć pewne kwestie. No, myślę, że jest to świetny komentarz, świetna odpowiedź. More strict protection. Tak, i potrzebujemy więcej takich obszarów chronionych w Europie. Tak, tak. Powiem wam coś. It is only because we have a good policeman who will not allow you to do something. Jeśli nie robimy czegoś tylko dlatego, że mamy surowego policjanta w cudzysłowie, to nie będzie to rozwiązanie na długie lata. Musimy po prostu zdać sobie sprawę w naszych umysłach, że potrzebujemy ochrony środowiska, tak? Ochrony gleby. Po prostu społeczeństwo, ludzie muszą zrozumieć, że takie podejście jest właściwe. Muszą zdawać sobie sprawę, że takie podejście jest odpowiednie. For them to accept. If they have the experience that it really works, if they have an experience that this is something what we really want. I mean, now is the COVID pandemic. Cóż, mamy teraz pandemię COVID. Tak, wiele czynności, zachowań zostało zakazanych, ale natura była dostępna. Teraz wiele osób zdaje sobie sprawę. O Jezu, mamy naturę, świetnie. Środowisko, super. Wcześniej wiele osób nie udawało się na ochronę natury, nie było to dla nich coś ciekawe. A więc w naszym nowoczesnym życiu wiele osób zapomniało o pewnych kwestiach, wie, że je zapewnik, nie dba o nie. Myślę, że musimy zmienić po prostu ich podejście. And be convinced that we need to do it, not that we are forced. Musimy przekonywać ludzi, że z własnej woli musimy chronić pewne rzeczy, chronić naturę, a nie tylko dlatego, że ktoś nas do tego zmusza, tak? Therefore it should go. Czyli tu jest obszar, który jest wartościowy, który powinniśmy zostawić w spokoju. Left without intervention for natural processes. That should be. Tutaj dzieją się naturalne procesy. To musimy przyjąć
tak? Przyjąć, a nie, że musi tam po nam zostać narzucone. Tak, tak, myślę, że jest to świetne, niezłe wyzwanie, tak, tak. Jest wiele różnych interesów, które ludzie rozumieją. Mamy korzyści ekonomiczne, plus może ktoś ludzi mieszkających w takim dziewiczym obszarze. Trudno jest powiedzieć komuś, o, żyjcie tu w biedzie i miejcie tutaj naturę. Musimy również pamiętać o tych właśnie społecznym wymiarze, społecznej kwestii. Wracając jednak do pytania z początku. Czyli jak naprawić świat? Ludzie żyjący w innych częściach świata, tak jak my w Europie, nie mają tego problemu. A i my chcemy mówić czasem ludziom, aby nie wykorzystywali nieodpowiednio środowiska, ponieważ my chcemy je chronić. Cóż, musimy pomagać ludziom w różnych częściach świata, aby prowadzili normalne życie i przez to zrozumieją, że trzeba chronić środowisko, ponieważ często zrozumieją po prostu wartość. I kiedy zobaczysz kogoś w Ameryce Północnej, w Afryce, gdzie indziej, którzy żyją w zgodzie z naturą, to zdamy sobie sprawę, że oni podziwiają naturę, podziwiają zwierzęta. A teraz my chcemy im powiedzieć, o nie, lepiej jest z nami zwierzęta, budować supermarket. Nie, nie. Mamy tutaj pewną odpowiedzialność. This is totally different area. The overall policy for food production. I musimy się też zastanowić ogólnie nad rolnictwem, tak? Duże kraje, czyli Ameryka, Europa, Rosja, Brazylia i tak dalej. Te kraje mówią, my będziemy produkować żywność i będziemy ją transportować do Afryki. Czy to jest właściwe rozwiązanie? We are intensively deteriorating our soil. Tak, my będziemy wykorzystywać glebę, produkować dużo żywności, więcej niż jesteśmy w stanie przejeść i będziemy je wysyłać do Afryki za taką niską cenę, że żaden lokalny producent nie będzie w stanie konkurować z nami? Nie, musimy... Lokalni producenci żywności są ważni, aby mogli konkurować z nami. Of course it's bringing money to us. We are getting, you know. Nie powinno być tak, że wszystko sprowadza się do pieniędzy, żebyśmy byli coraz bogatsi. A więc cóż, jesteśmy na pewno hipokrytami w pewnych tutaj kwestiach. To allow them. Jeśli możemy w czymś pomagać osobom żyjącym w tych obszarach, to po prostu, aby nie uczyli się wszystkiego o po prostu. Mamy jakieś pytania. Modlitwa od publiczności. Mamy teraz piosenkę Modlitwa za wodą, napisaną z tekstem czeskiego poety. Posłuchajmy jej teraz. Asia, it's your time now. Time for questions. Pytania. Dziękuję bardzo za tą piosenkę. Put it together. Poznałem kiedyś Igora Pawlicę, autora tej piosenki, i tekst tej piosenki pokazuje nam po prostu, jak ważne środowisko jest ważne dla ludzi. Hello, good evening. I've got. Dobry wieczór. Mam 8 pytań i komentarzy. Są dość długie i złożone. Pierwsze pytanie od Metropolii. Według Ciebie, w jaki sposób najlepiej
przekonać społeczeństwo o tworzeniu takich zielonych przestrzeni? Cóż, nie jest to proste pytanie. Cóż, powtórzę to, co już wcześniej powiedziałem. Według mnie to, co działa najlepiej, to osobiste doświadczenie. Czyli pokazywanie przykładów miejsc, które będą dostępne dla ludzi. Ludzie tam przyjdą, doświadczą czegoś, to zrozumieją lepiej, zrozumieją to wszystko lepiej i będą wspierać taką inicjatywę. Dam teraz konkretny przykład. Jestem członkiem zarządu Fundacji Środowiskowej w Czechach. Buduje ona od wielu lat tak zwane otwarte ogrody. Otwarte ogrody, które są częścią obszaru miejskiego, który jest w pewien sposób zmieniany. Czyli jest to obszar zielony, cały dach ma zielony dach, cały budynek ma zielony dach, można tam usiąść, pomuchać kwiaty i tak dalej. Mamy różne inne obszary, gdzie na własne oczy można zobaczyć, w jaki sposób woda wpłynie w ekosystemie. Ja oczywiście zajmuję się glebą, tak? Można zobaczyć, powiedzmy, przez taką specjalną lupę glebę, co w tej glebie żyje. Są również zwierzęta, takie udomowione zwierzęta. Można nawet wynająć sobie taką małą część takiego ogrodu i coś sobie tam zasadzić. I taki obszar jest otwarty dla mieszkańców szkół. W tych miejscach bardzo, bardzo wiele osób lubi tam przebywać. Ludzie uwielbiają się z dziećmi, lubią tam siedzieć, pracują sobie, czyli uczą się i widzą ten lokalny mikroklimat. Na przykład jeśli w mieście jest bardzo gorąco, tutaj jest chłodniej, tak? Jest przyjemnie. Można napić się kawy, jest jakiś bufet i widzimy naturę, widzimy jak działa. Mamy tam dużo pewnych aktywności dla dzieci. O, dobrze, i teraz wszyscy powiedzą, to my też chcemy coś takiego w naszym mieście. I mam nadzieję, że tak będzie. Czyli jeśli zbudujemy coś, co będzie funkcjonalne, to ludzie docenią to i będą to wspierać. This is probably the best way. Myślę, że to jest najlepsze podejście. Do it, and then the people will accept. Obviously, you need the support of. Oczywiście wsparcie tutaj jak największej liczby podmiotów jest bardzo ważne. Cóż, szkoda, że nie mamy takich miejsc w naszych miastach. To ciekawe. Przeważnie najważniejsze pytanie to, gdzie takie miejsce zapewnić. Ale jeśli masz mapę całego miasta, to zawsze jesteśmy w stanie znaleźć miejsce, które możemy w ten sposób zmienić, tak? Czyli trzeba się zastanowić nad priorytetami i pieniądze. Oczywiście bez pieniędzy będzie trudno. Next question is kolejne pytanie od Kwerkusa na YouTubie. Kiedy byłem dzieckiem i później w szkole rolniczej, rola humusu w glebie była podkreślana. Kiedyś szokiem dla mnie było, że nie tylko do not understand the role of humus. They completely lost the knowledge passed on for generations. Are there any measures taken to awareness of the role? Jego rola została zakupiona w wiedzy przekazywanej kolejnym pokoleniom. On the condition of the soil. Yes. I w jaki sposób jakby upowszechniać wiedzę na temat humusu? Tak, tak. To prawda. Dlatego też mówię właśnie o humusie. Get the soil directive in the Europe, etc. Dlatego staramy się by the way, wprowadzić tą dyrektywę. On the priorities of the Green Deal strategy w Europie, there is a jeśli spojrzymy na priorytety Nowego Ładu, jeden z nich jest zmniejszenie wykorzystania pestycydów i mineralnych nawozów, czyli wykorzystywanie bardziej nawozów organicznych. A więc
Takie rozwiązania są, zostają już wprowadzane. Oczywiście musimy robić więcej. Ponieważ cóż, bez zapewnienia odpowiedniej informacji, cóż, nie ma się to dziwić, że rolnicy, powiedzmy, stracili to połączenie z humusem, tak? Przestali rozumieć, jak ważny jest, ponieważ w środowisku, kiedy to firmy dostarczają nasiona, nawozy, firma mówi, nie musisz to zrobić, wszystko ci damy. Umieścisz to w polu, będziesz mieć na koniec plony, produkcję, zarobisz, nie musisz o niczym myśleć. Tak mówią firmy. Kiedy robimy te filmy o glebie, mówimy z rolnikami. Jest wielu rolników, którzy tak wewnętrznie czują, że humus jest ważny, ale tak naprawdę mówią, cóż, moje warunki ekonomiczne nie pozwalają mi, nie pozwalają mi na zmianę podejścia, ponieważ będę miał straty. I rolnicy są bardzo wdzięczni, kiedy pokazujemy im, że gleba jest tak naprawdę pełna życia. I wtedy pytają, dobra, co mogę zrobić? Co mogę zrobić dla tego życia, które dzieje się w glebie? Rolnik mówi, nie możemy stosować takiego ekologicznego podejścia, ponieważ będziemy stosować te sztuczne nawozy. Cóż. Jeśli będziemy ograniczać zasoby humusu w glebie, to ten węgiel z gleby nam się zostanie uwolniony. Teraz. Let's say starting value, which was at the moment when we started farming in different areas of Europe, basically after Neolithic Revolution. Powiedzmy po rewolucji neolitycznej, kiedy zaczęliśmy rolnictwo w Europie i patrząc na ten moment do chwili obecnej, teraz mamy o 60% materii organicznej mniej niż na początku rolnictwa w Europie, powiedzmy. Czyli straciliśmy ponad połowę tego materiału organicznego w glebie. Jeśli powiemy rolnikom, nie chodzi o to tylko, że mamy mniej materii organicznej, ale materia organiczna jest kluczowa dla organizmów glebowych, a te organizmy glebowe tworzą strukturę gleby, a struktura gleby jest kluczowa, aby zachować te składniki odżywcze w gleby, ponieważ bez nich, jeśli będą wypłukiwane, to gleba będzie coraz gorsza. To wtedy to już dla rolników jest ciekawe, tak? Ponieważ rolnik nie chce nawozić 4 razy w roku, tak, żeby to wszystko uzupełniać. Plus zmiana klimatu. Struktura gleby jest bardzo ważna dla zatrzymywania wody w glebie. Jeśli nie będziemy mieć węgla organicznego w glebie i wystarczającej ilości organizmów glebowych, to stracimy strukturę gleby i stracimy możliwość zatrzymywania wody w glebie, tak? I wtedy też plony będą gorsze, a więc to są argumenty, które sprawiają, że rolnicy zaczynają zadawać sobie sprawę pewnych problemów. I myślę, że patrząc na ostatnie 10-15 lat, cóż, kiedy zacząłem pracować w Brukseli, na samym początku mieliśmy pola, plony, zbiory, później orka, tak, i nie było żadnych roślin, tak, tylko po prostu ziemia. I aż do kolejnej wiosny, kiedy dopiero sadzono nowe warzywa. Ale cóż, bardzo prosto byłoby zapewnić w międzyczasie produkcję materiału organicznego, aby po prostu. Economic benefit. I to oczywiście to nie jest, nie widzimy tutaj, powiedzmy, pieniędzy z tego bardzo szybko, ale gleba nasza się poprawia, a więc plony w przyszłym roku będą lepsze i tak dalej, i tak dalej. The proper information. A więc odpowiednia informacja jest
stanowi podstawę, czyli trzeba mówić rolnikom, dlaczego, w jaki sposób i tak dalej, to na pewno się przekonają. Plus jest możliwość uzyskania wsparcia finansowego, jeśli chodzi o dotacje rolnicze, które są dość znaczne w Unii Europejskiej, ale co ciekawe, one zależą od systemu krajowego, a więc rolnicy powinni żądać od rządu zorganizowania tego rodzaju dotacji, tak aby ich opłacało im się to, aby zwróciły im się koszty. Tak? Świetne podejście. Kolejne pytanie. Mamy z Facebooka. Jaki jest najskuteczniejszy sposób, aby chronić ptaki w Europie? Most of the other groups conservation. Cóż, myślę, tak jak w przypadku wszelkich innych zwierząt, musimy chronić cały system, cały ekosystem, cały biotop, czyli nie można wspierać tylko jednego gatunku, tylko musimy wspierać wszystkie organizmy i przestrzeń dla tych organizmów do życia. Wiemy, czego na przykład ptaki potrzebują, wiemy, jak działa las, łąka, mokradła, wiemy, jak muszą one wyglądać, aby dzikie ptaki, insekty, ssaki i tak dalej, nietoperze tam mogły funkcjonować. Bo jeśli nie będziemy chronić całych siedlisk, to nie uda nam się chronić poszczególnych gatunków. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, to czasami zapominamy, nie wystarczy zrobić jakiś rezerwat, założyć rezerwat, tylko musimy pomyśleć o tych wzajemnych połączeniach, tak? Czyli te populacje, które znajdują się w różnych tutaj obszarach danego osiedliska, one muszą ze sobą się komunikować. Genetically viable population. Aby mieć odpowiedni przepływ genów, czyli odpowiednią genetykę. Tak, mówimy tutaj system metapopulacji, które ze sobą komunikują. Bo jeśli dane osobniki znikną w jednym miejscu, to będzie można je wprowadzić w innym miejscu, jeśli będziemy mieć taki system. Czyli potrzebujemy miejsce, siedliska, które muszą funkcjonować, posiadać odpowiednią strukturę i wtedy te siedliska muszą być ze sobą nawzajem połączone i połączone z innymi elementami, które umożliwiają różnym organizmom funkcjonowanie. W przypadku ptaków dodam tutaj tylko, że potrzebujemy powiedzmy zadań ochronnych wzdłuż szlaków migracyjnych. Cóż, jedno z najciekawszych doświadczeń mojego życia to byłem kiedyś na Malcie. Tam jest krajowy sport, który polega na strzelaniu do ptaków, kiedy migrują z Europy do Afryki i z powrotem. Naprawdę, mają takie świetne kolekcje wyptanych ptaków. Spending a lot of money. Ja widziałem, jak w Polsce, w Czechach, w Holandii ludzie starają się chronić ptaki, a potem te ptaki kończą wypchane w domach jakichś maltańskich myśliwych. A więc cóż, chroniąc, musimy chronić całą siedliska i całe trasy migracji. Nie jest to proste, ponieważ na Malcie niestety jest to tradycja, narodowa tradycja. Cóż, tam było to dla mnie jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc, kiedy starałem się przekonać ludzi, aby czegoś nie robili. No bo wiecie, oni jednak mieli strzelby w ręku. And back to the soil. Cóż, wracamy teraz do gleby. Mamy pytanie od Magdaleny z YouTube'a. Is there a chance to bury leaves in lawns? Are there ideas how to connect lawns and sidewalks so that rain does not... Jakie są pomysły rozwiązania na glebę w przestrzeni miejskiej? Cóż, są pewne koncepcje,
budowania właśnie takich zielonych obszarów w miastach, pozwalając na odpowiednią przefiltrowywanie deszczówki do gleby, tak, a nie do kanalizacji i potem usuwanie wody. Nie jest drogie wprowadzenie takiego systemu. Myślę, że są pewne rozwiązania technologiczne, można je łatwo znaleźć na internecie, dzięki którym zamiast kierować wodę do kanału, wprowadzamy wodę do trawnika po prostu i mamy odpowiednią filtrację. I dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo poprawić jakość życia w mieście, ponieważ kiedy mamy wodę, która paruje w mieście, woda obniża nam postrzegany poziom, postrzeganą temperaturę, tak? Ponieważ przeważnie często latem w mieście mamy bardzo gorące obszary. Cóż, paradoksalnie, co robić, kiedy jest zbyt gorąco? Mamy klimatyzację. Co to jest klimatyzacja? Dmuchamy chłodnym powietrzem do środka, ale jednocześnie ogrzewamy miejsce na zewnątrz. A więc dodajemy jeszcze więcej gorącego powietrza na zewnątrz, prawda? Ponieważ potrzebujemy energii elektrycznej, aby było zimno w budynku. Podczas gdy mamy inne rozwiązanie. Jeśli masz zielony dach, zieloną ścianę, albo przynajmniej wiele zielonych miejsc w okolicy, które będą odpowiednio nawodnione, woda absorbuje ciepło i parując po prostu ochładza nam nasze środowisko. Czyli takie naturalna klimatyzacja, która ochładza nam nasze miejsca, tam gdzie żyjemy, pracujemy, bez ogrzewania powietrza, tak? A więc myślę, że jest to lepsze rozwiązanie. Exactly. Ale odpowiedź na główne pytanie, istnieją już znane rozwiązania technologiczne, które można znaleźć na internecie. Or Environmental European Agency, but you can. Mamy Europejską Agencję Środowiskową, tam można też znaleźć pewne rozwiązania, mamy najlepsze praktyki, które można zastosować w zasadzie w każdym miejscu. Kolejne pytanie od mojego znajomego. Strategia bioróżnorodności Unii Europejskiej na lata 2030. Jak pan uważa, czy ta dyrektywa zapewnia nam wystarczającą ilość przepisów? Cóż, trudno jest tutaj odpowiedzieć. Mamy takie przeświadczenie, że aby zająć się bioróżnorodnością, to potrzebujemy coraz więcej obszarów chronionych. Natomiast spójrzmy na obecnie obszary chronione, które teraz funkcjonują. Czy naprawdę chronią? Czy tylko chronią na papierze, tak? Tylko na mapie mamy obszar chroniony, ale czy naprawdę na tym obszarze, czy to jest prawdziwie ochronny obszar? Czy udaje nam się przezwyciężyć te wszystkie negatywne skutki? Management in terms of real... Potrzebujemy rzeczywistego zarządzania, rzeczywistej ochrony. Dopiero wtedy będziemy mogli myśleć o powiększaniu tych miejsc, co oczywiście byłoby niezbędne. A więc odpowiedź brzmi tak, okej, powinniśmy powiększać obszary ochronne, powiedzmy o 30%, ale to musi być 30% rzeczywistej ochrony, a nie 30% na papierze, na mapie. Ponieważ na papierze, jeśli coś będzie tylko na papierze, to nie będzie to żadna różnica, tak? Żadna zmiana. Inna kwestia, mówię w taki sposób prowokując wielu ekologów, mówiąc, im więcej mamy obszarów chronionych,
average intensity of protection. Tym mniejsza będzie średnia intensywność ochrony, tak? Ponieważ jeśli chcemy ochronić wszystko, 100%, to tak samo jakbyśmy niczego nie chronili, prawda? Ponieważ musimy żyć, musimy uzyskiwać pożywienie, potrzebujemy transportu, mieszkać w budynkach i tak dalej. A więc jest pewien limit przestrzeni, w ramach którego możemy powiększać te obszary chronione. I musimy być świadomi, że bardziej powinno chodzić o jakość ochrony, a dopiero później również o ilość. Ale nie tylko, żeby mieć coraz więcej znaków, tutaj jest obszar chroniony, tutaj jest obszar chroniony, nie. Myślę, że ten próg 30% powiększenia jest dobrym planem, powiedzmy. Dziękuję za tę odpowiedź. Teraz mamy taki bardziej komentarz od Stefan. Zdałam sobie sprawę, jak jedna z ryb odgrywa ważną rolę w środowisku. Próbowanie przekonać ludzi, nienaukowców o tym, jak ważne są insekty, jest bardzo ważne. Jednak słuchając pana, bardzo się cieszę, że również pan próbuje przekonać wiele osób. Hoping or believing, it is about doing something. Nie wystarczy, żebyśmy o czymś tylko myśleli, tylko powinniśmy również zrobić coś rzeczywistego. Każdy ma moc sprawczą, możemy zmieniać nasze środowisko. Zastanówmy się, co możemy zrobić, aby przynajmniej rozprzestrzeniać informacje, tak? Dzielić się informacją. Możemy zachowywać się w odpowiedni sposób i tak dalej. There is a lot of, let's say, ecological invites saying, be the first who will be doing the right things, and then często, we can do it as a society. Często jest tak, że cóż, pamiętam takie czasy reżimu komunistycznego w moim kraju. Kiedy ekolodzy chcieli zmienić wtedy całe się w środowisku, komuniści powiedzieli, mówili, dobra, no to idźcie do lasu i pozbierajcie śmieci, powiedzmy, tak? Czyli w ten sposób pomożecie środowisku. We should not have a feeling that this is the way how we protect our planet. To nie jest tak naprawdę idealny sposób na ochronę środowiska, tak? Powinniśmy po prostu zapobiegać pojawianiu się śmieci w lesie, tak? Czyli zapobiegać problemowi, a nie pozwolić, aby problem się pojawił, a dopiero potem próbować go rozwiązać. To oznacza, że musimy zmieniać paradygmat, mówiliśmy już o tym. I to jest ta wiadomość, którą chcę przekazać. Rzeczy zmienią się na lepsze, kiedy naprawdę będziemy chcieli tej zmiany. That everything what I am deciding about, I always measure by this real willing. Meaning, if I'm going to elect to the election. Na przykład, jeśli idę na wybory, to muszę zadać sobie pytanie, czy ten mężczyzna, ta partia, ta kobieta naprawdę chce zmienić coś w środowisku, co ja bym również chciał lub chciała. Jak nie, to nie zagłosuję na willing. Jeśli będziemy mieć tego rodzaju zmianę, tego rodzaju głosy, to politycy będą również zachowywać się w odpowiedni sposób. Ale jeśli politycy będą obiecywać, że będziemy mieć nowe samochody, więcej pieniędzy i tak dalej, zapominać o środowisku, no to znaczy, że moje priorytety są gdzie indziej, tak? A więc jeszcze raz, możemy dzielić się informacją, edukować. Good examples and ask others to follow. All this is good. Oczywiście dawać dobry przykład. Mam nadzieję, że wszyscy będą to naśladować. I również potrzebujemy prawdziwej chęci, prawdziwej zmiany.
Another comment on Facebook. Kolejny komentarz z Facebooka od Joanny Kostewskiej. Also directly related to the segregation. Problemy są również bezpośrednio związane z segregowaniem frakcji bio. Jest to ważny cel XXI wieku. Potrzebujemy tych działań, abyśmy nadal mogli cieszyć się z życia na naszej pięknej planecie. Tak, tak, dokładnie. Nie możemy marnować materii organicznej. To ludzie myślą, o, to świetny materiał, spalmy go i stwórzmy energię, stwórzmy ciepło. Naprawdę, czy to jest sposób na wykorzystywanie materii organicznej? Tak, tworzymy popiół i ciepło zamiast karmienia ekosystemu, który potrzebuje materii organicznej. My kradniemy to ekosystemowi. Czyli kompostujmy jak najbardziej. We should be very aware what we are putting into the waste. Oczywiście, nie wyrzucamy do kompostu jakichś toksycznych rzeczy i tak dalej, pestycydów, leków, prawda, tak? Nie zapominajmy o wszystkich tych lekach. Tak dużo leków ląduje w wodzie, niesamowite. And I think this is the time for the last comment. I teraz mamy ostatni komentarz. Country. Myślę, że jest to ktoś z pana kraju, Jan Morek. He writes great thanks to Ladislav Miko. Wielkie dzięki dla Ladislava Miko i dla organizatorów za to przyjemne, świetne popołudnie. Cóż, cieszę się, że Jan również słuchał. This is one of the people I am proud of. Jest to jedna z osób, z których jestem dumny. On był studentem, kiedy ja zajmowałem się już biologią gleby, a teraz on wykłada na uniwersytecie i z jednej strony zajmuje się dydaktyką, a z drugiej strony również jest ekspertem od roztoczy. Super. Thank you, Basia. Dziękuję, Basiu. It's the time for the end. Powoli kończymy. Czy masz jakiś komentarz? Cóż, dziękuję bardzo Ladislavie. Świetnie było się z tobą spotkać, posłuchać twojego głosu, twojego podejścia do środowiska, do ludzi. Ponieważ rozumiem twoje podejście także, aby naprawić nasz świat, to zmienić nasz sposób myślenia, tak? To jest kluczowy problem, tak? Czyli sposób, w jaki myślimy o naturze, nasze podejście do świata, do zwierząt, roślin i tak dalej, prawda? Jest to oczywiście problem bardzo złożony, natomiast podstawą jest nasze podejście, tak? To, co mamy w głowie. A więc jeszcze raz bardzo dziękuję. Doceniam to wszystko, co powiedziałeś. Ecology approaching, because it's very close to my heart. Ruch głębokiej ekologii jest bardzo bliski mojemu sercu i widzę go również w swoim podejściu. Dziękuję za te miłe słowa. Masz rację i to zaskakujące, wszystko to można zrobić bez szkody dla ludzi. Tak? Możemy żyć dobrze na tej planecie, to jest bardzo ważne. Nie proszę ludzi, żeby zapomnieli o swoich potrzebach. Jesteśmy w stanie zaspokoić swoje potrzeby w inny sposób, w sposób bardziej przyjazny naszej planecie. Jeśli i przy odpowiednim podejściu osiągniemy ten cel. Dziękuję bardzo Ladislavie i również kompletnie się z tobą zgadzam. Cieszę się, że teraz tyle się od ciebie dowiedziałem. Wcześniej rozmawialiśmy tylko o roztoczach. Teraz już wiem więcej o tym, jak myślisz. Myślę, że świetne zdania powiedziałeś o glebie. My jako ludzkość zapominamy często o glebie. I'm really happy that you was the 68th guest in our club. Mieliśmy dzisiaj 68 gości naszego klubu.
herpetologist, przepraszam, cieszę się, że był pan 68. gościem naszego klubu. Cieszę się, że osoby takie jak ty działają w Unii Europejskiej, na Słowacji. Ludzie, którzy myślą w ten sposób. Ryśku, zgadzasz się? There will be more such politicians. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze więcej, coraz więcej takich polityków. As I said, if we will really want, it will happen. And jeśli będziemy czegoś naprawdę chcieć, to się stanie. I jeszcze raz dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo cieszę się z tego spotkania. Mam nadzieję, że wiele osób coś ciekawego usłyszało. Mam nadzieję, że kogoś zmotywowałem, aby zmienić coś w swoim postępowaniu. Może w przyszłości spotkamy się ponownie, aby znowu zastanowić się nad pewnymi rozwiązaniami. Naszym kolejnym gościem będzie Ewa. A więc zapraszamy 15 czerwca. Zapraszamy wszystkich na to spotkanie. Odbędzie się w języku polskim. Nie ma problemu. Welcome, Ladislav. Thank you very much for 2 hours. Dziękuję bardzo za te 2 godziny twojego czasu. We all our audience are really happy. Mam nadzieję, że również widzowie, słuchacze również są zadowoleni. Cieszę się również, że wybraliśmy odpowiedni utwór. I że rzeczywiście mogliśmy przedstawić nasze roztocza, nasze mechowce. Jeszcze raz dziękuję, wszystkiego najlepszego. Życzę dla waszego klubu. Pracujcie dalej. Myślę, że jesteście bardzo silni, bardzo pożyteczni. Rozpowszechnienie informacji to jest naprawdę początek każdej zmiany. Thank you, bye bye. Dziękuję. Do widzenia.